Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie przyciąganie drążka wyciągu górnego trzymanego nachwytem do klatki piersiowej. Jest to ćwiczenie, które angażuje przede wszystkim mięśnie najszersze grzbietu i mięśnie obłe większe. Przejdźmy do pozycji. Chwytamy drążek wyciągu górnego nachwytem i pamiętamy, aby uchwyt był szerszy niż szerokość barków osoby ćwiczącej. Zwróćmy uwagę na pozycję w siadzie. Całe stopy są przy podłożu, a uda zaparte o wałki. Klatka piersiowa wyeksponowana i wykonujemy dynamiczny ruch koncentryczny, przyciągając drążek wyciągu górnego do klatki piersiowej. Następnie ruch ekscentryczny, który jest powolny. Pamiętamy, że przy ruchu koncentrycznym wykonujemy wydech, a przy ruchu ekscentrycznym wdech. Podstawowymi błędami podczas wykonywania tego ćwiczenia jest zbyt mocne odchylanie się od wyciągu. Kolejnym błędem jest zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni. I trzecim błędem jest wykonywanie niepełnych ruchów. I wróćmy do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Ruch koncentryczny i powolna faza ekscentryczna. Jest to podstawowe i jedno z najlepszych ćwiczeń, które rozwijają mięśnie grzbietu.